Babcie to instytucja, bez której nie mogłaby funkcjonować niejedna rodzina. Jest niezastąpiona na przykład w momencie wtedy, kiedy dziecko choruje, a rodzice muszą spełniać swoje obowiązki służbowe. Czy wtedy, kiedy rodzice muszą iść do pracy, dziecko jest chore, czy babcia pomoże? Oczywiście. Nawet jeżeli nie są chore, to zawsze pomaga. Także babcia jest najkochańsza dla wnuków. Idealna to taka druga mama. Babcia zawsze wesprze dobrym słowem. Pogłaszcza po głowie, jak nas mama nakrzyczy. Da dobrze zjeść. A pan jakie ma skojarzenia z babcią? Siedzenie na kolanku, przytulanie. Miłość. Co dziadkowie robią? Pomagają mi. W lekcjach? Tak, i ogółem. I co jeszcze? Na przykład... A co dzieci lubią najbardziej? Kupują mi różne rzeczy. O. Czyli rozpieszczają? Tak. Dziadkowie są od rozpieszczania, czy również udzielają tych dobrych rad? Znaczy poniekąd, szczerze mówiąc, dziadkowie są ogólnie od rozpieszczania, bo rodzice mają swoje zasady, troszeczkę się rozmijają, jeżeli chodzi o dziadków. Ale dziadkowie też wychowują, tylko ja tak uważam, że troszeczkę mogą bardziej rozpieszczać dzieci niż rodzice, bo od tego dziadkowie są. Dziadkowie są od rozpieszczania, rodzice są od trzymania po prostu dyscypliny większej. Czemu babcia jest taka niezastąpiona? Co babcia takiego robi na co dzień? Babcia jest chyba tak. Tak, ja bym powiedziała, że tak, bo ani przedszkole, ani żłobek chyba nie kocha tak bardzo dzieci jak babcia. Babcia jest gotowa dla dzieci zrobić wszystko, dosłownie wszystko. I żeby wiedzieć, jak to jest babcią, to trzeba tą babcią być. Najcenniejsze rady, jakie dała wam w życiu babcia? Myślę, że liczyć tylko na siebie. W moim przypadku to myślę to, żeby po prostu podążać za swoimi marzeniami, że to jest najważniejsze, żeby w ogóle te marzenia mieć, no i żeby do nich dążyć. Zaraz po dniu babci, 21 stycznia, swoje święto będą mieli dziadkowie, którzy również zawsze wnukom służą dobrą radą. Czy pan rozpieszcza swoje wnuki? Staram się jak mogę. Właśnie, od czego są dziadkowie? Czy udziela pan dobrych rad, czy może jeszcze za wcześnie, bo są za małe, i czy będzie pan udzielał, jeśli tak, to jakich? No na pewno. No, pewne takie, aby uniknąć błędów, które my żeśmy popełniali, tak? Może skorzystają. To są osoby, które, do których zawsze możemy przyjść z jakimiś swoimi problemami. Też mają taki dystans, często większy niż na przykład spojrzenie rodzice. Spojrzenie na świat innym okiem. Dokładnie. A jakimi radami służy dziadek? Radami? No mądrymi na pewno. No, no żadnych głupich nie ma, no i dziadek zawsze ma rację. A czego babcia sobie życzy na dzień babci? Co jest najcenniejsze? Oj, chyba miłości od moich wnuków. Czego życzysz dziadkowi i babci? Wszystkiego najlepszego, żeby byli zawsze zdrowi. Czego pan sobie życzy i co byłoby najcenniejsze w dniu dziadka dla pana? No jak zwykle, dobre zdrowie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co sobie babcia zapragnie. No to zdrowia przede wszystkim, bo ono jest najważniejsze. Spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym roku i zadowolenia z wnuków. Z okazji dnia babci i dziadka wszystkim życzymy spełnienia najskrytszych marzeń.